Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem w Katowicach. Dzisiaj kolejny etap odkrywania dawnych linii wąskotorowych. Na moim kanale już jest linia 4005 Suchej Góry w Bytomiu do katowickich Szopienic. A tym razem postanowiłem zrobić taką troszkę przedłużkę i za ciosem i zrobić linię 4016, która prowadzi, która jest odnogą niejako. W przedostatniej stacji towarowej Bogucice wąskotorowe następował odłam właśnie tej kolejnej linii wąskotorowej w kierunku Huty Kunnegunda i dalej w kierunku kopalni Wujek. Z miejsca, w którym jesteśmy, gdybyśmy szli dalej prosto w tym kierunku, na wysokości oczyszczalni ścieków, doszlibyśmy do ostatniej stacji właśnie tej 4005 Szopienice wąskotorowe. Ale my jesteśmy w Bogucice i tu mam dla Was fajną ciekawostkę od razu na wstępie, czyli kawałek podkładu kolejowego. No w części jest zatopiona już asfaltem, ale w części jeszcze jest odkryta i to pokazuje właśnie, w którym kierunku prowadziła ta dawna linia wąskotorowa. Ale Was interesuje 4016 obecnie, czyli prowadząca w kierunku kopalni Wujek. Jak widać tutaj na tych Bogucicach wąskotorowych praktycznie nic nie zostało. Ten cały tutaj teren, czy parkingów, czy tu gdzie jesteśmy, wygląda jak wygląda, nie znajdziemy tam żadnego kolejowego artefaktu, żadnego podkładu innego tu nie znalazłem. No i cóż, może jeszcze kilka słów o samej trasie, około 9 km i wszystko byłoby fajnie, pięknie, bo trasa zapowiada się bardzo ciekawie, ale no właśnie, na mojej mapie szlak kolejowy znika mniej więcej w Dolinie Trzech Stawów. Później raczej będzie już problem ze znalezieniem czegokolwiek. Tak więc będę się posługiwać tylko jakimiś punktami orientacyjnymi, stacjami, które można zlokalizować. No i no chyba, że będzie coś więcej, ale wątpię. Zresztą tu już jest pierwszy problem na trasie od samego początku, czyli ulica Bagienna przed nami, przez którą nie przejedziemy, nie przejdziemy. A właśnie ta nasza linia kolejowa prowadziła tutaj na wprost przez tą obecną ulicę Bagienną. Jeszcze może taka ciekawostka, bo jesteśmy dosłownie nad rzeką Rawa. Pokażę Wam, jak tutaj przepływa. Dosłownie nad nami, zobaczcie. Spore okazałe, niestety betonowe koryto. No i rzeka prowadzi gdzieś tam pod oczyszczalnię ścieków. Tak więc co, ja ruszam w drogę, około 9 km. Łatwo nie będzie, bo tak powiedziałem, będzie trudność ze zlokalizowaniem tego wszystkiego. No i jedziemy, jakby nie było, przez Katowice. Na szczęście wybrałem niedzielę, więc powinno być troszkę spokojniej. No i cóż, zobaczymy, co tam się uda nam odkryć, czy zobaczymy jakieś ślady właśnie tej dawnej linii. Sam jestem ciekawy. Tak więc co, ruszamy w drogę, zostańcie na filmie, na kanale. Postanowiłem zboczyć około 50 metrów. Zobaczcie, jak to jest blisko, tam jest ta stacja kontroli. Zauważyłem ciekawy budynek. Proszę. Huta Ferum. Huta żelaza, 1874 rok. Fajna ciekawostka. Nie wiem, czy wąskotorówka prowadziła do samej huty Ferum. Na pewno do huty Kunnegunda, huty Cynku, której część terenów została chyba wchłonięta przez hutę Ferum później już w następnych latach. Tak więc, jako że jest tutaj blisko tej trasy, to jak najbardziej ją tutaj uwidaczniam. Bo to jest bardzo ważny zakład przemysłowy w pobliżu naszej kolei wąskotorowej.
przekroczyliśmy ulicę 1 Maja. Poszliśmy troszkę na taki teren zielony. To cieszy, że przynajmniej część tej trasy nie będzie prowadzić asfaltem. Ale śladów jakichkolwiek nie widzę. Póki co. Ale podłoże w sumie nie jakoś bardzo kamieniste, ale może sugerować właśnie, że linia kolejowa tutaj prowadziła. Sporo jakichś kamieniczek, zabudowy dawnej. O, przed nami już wieża ciśnień należąca do huty. Teraz pytanie do której? Czy do Kunegundy, czy Ferry? Powiem szczerze, nie jestem tego pewien, ale przynajmniej będzie nam pokazywać, w którą stronę mamy jechać, bo wydaje mi się, że pod tą wieżą ciśnień właśnie ta wąskotorówka prowadziła. Tak więc zobaczymy. Dotarliśmy do stacji Katowice w Zawodzie. No, dużo nie przejechaliśmy ze 100 metrów. Tutaj budynek kolejowy, ale pojawił się tutaj pierwszy podkład kolejowy na tej trasie. Tak więc mamy sukces. Bardziej wynika z tego, że ten asfalt już został wyżarty. Ale naprawdę pierwszy podkład to cieszy. Tam gdzieś ta linia prowadziła, tak więc kierujemy się właśnie w tamtą stronę. Aha, jeszcze taka uwaga tutaj, bo właśnie w tym miejscu, gdzie jest rozwidlenie tych szlaków, mieściła się właśnie bocznica szlakowa Huta Kunegunda zwana. Tak więc kolejny nasz punkt programu. Właśnie nie byłem pewien, czy to w tym miejscu, ale w tym miejscu. I mało tego, taka tu ciekawostka znaleziona. Nie wiem, czy to z naszej wąskotorówki. Powiem szczerze, takiego elementu na trasie jeszcze nie spotkałem, ale wygląda bardzo ciekawie. No nic, fajnie, to cieszy, że coś udaje się znaleźć. Dobra, idę dalej. Znajdujemy się przy ulicy Murckowskiej. Ja chciałem wam pokazać jeszcze wieże ciśnień znajdującej się na terenie tej huty Ferum. O konstrukcji murowanej z cegły, głowica jest wsparta na ażurowych podporach z żelbetu, co doskonale tutaj widać. No tu chciałem wam to pokazać, bo rzuca się w oczy ta wieża. I wprawdzie nasza linia troszkę wcześniej skręcała, ale odnogi właśnie prowadzące na teren huty były zlokalizowane w pobliżu tej wieży. No widzę, że wszędzie tam są kamery z każdej strony. Zresztą jest ogrodzenie, ale to tak informacyjnie, że ciężko się tutaj dostać, aby zobaczyć. Tak więc ja muszę się wrócić kilkadziesiąt metrów w stronę torowisk, gdzie ta nasza wąskotorówka przecinała właśnie dzisiejszą Murckowską i będę szukać dalszych śladów. Bo mniej więcej w tym miejscu należałoby przejść przez ulicę Murckowską, ale to się nie da rady. Próbowałem przez to torowisko, ale tam jest później teren zamknięty, siedziba ma Intercity, ale widzę jakiś ciekawy budynek tutaj. To był związany z naszą wąskotorówką. Nie wiadomo, ale jest dość stary. On się tak mieści właśnie na granicy tego Intercity, a jakiś tam chodnika. Więc może tam do niego dojdę, ale najpierw muszę jakoś przejść tą Murckowską. No, udało mi się przejść na drugą stronę tej drogi. Bardzo ciekawy ten budynek. To znaczy nie będzie to naszej linii wąskotorowej. Aczkolwiek kilkadziesiąt metrów stąd. Kto wie, budynek wygląda bardzo staro, bardzo ciekawie. Jestem ciekawy właśnie, do czego pierwotnie służył. Jeżeli ktoś coś wie, to zapraszam do komentowania. A my teraz idziemy dalej, będziemy wkraczać do Doliny Trzech Stawów. Jesteśmy już na terenie Doliny Trzech Stawów. Aczkolwiek niech was nazwa nie zmyli. To jest bodajże Stawów 11.
I w tym rzecz, to były dawne tereny wyrobiskowe kopalni Ferdynand, kopalni Katowice. I tutaj mniej więcej, o tutaj widać wieżę ciśnień, te huty ferum, gdzie byliśmy. I mniej więcej tak szła ta linia wąskotorowa. Dokładnie na wysokości mojego roweru. I przechodziła sobie dalej, przekraczając dzisiejszy staw Łąka. Chyba największy w tym kompleksie. No i mniej więcej tak ta linia wąskotorowa przechodziła, tak jak pokazuje. No oczywiście tych budynków nie było, więc tam śladów na pewno nie znajdziemy. Tak więc jedziemy dalej. No i niestety wszystko, co fajne, zaczyna się pomału kończyć. Ogólnie tylko przecinamy tą dolinę trzech stawów, ten staw Łąka. No i będziemy wkraczać teraz w Katowice, w zabudowę. Jak widać, to już się zaczynają osiedla, bloki, domy, pewna infrastruktura. A więc to już będzie takie jeżdżenie tylko po punktach, po dawnych stacjach, które może da się odnaleźć na mapie, a przynajmniej mniej więcej ich położenie. I do tej pory było całkiem nieźle, mimo że dużo tych problemów z pokonywaniem tych dróg kilkupasmowych, torowisk, ale jest ok. Mamy chwilę odpoczynku, piękna dolina Trzech Stawów w Katowicach. Zachęcam, żebyście tutaj przyjechali na spacerek, na obiad, bo można fajnie spędzić czas. Dojechaliśmy do drogi rowerowej, przynajmniej częściowo. Jesteśmy w śladzie kolejki i kierujemy się na ulicę Szybowcową, Rodeńską, gdzie była bocznica stacyjna. Ogólnie na mapie już nie mam, torowiska tutaj się kończy. Tak więc już na oko jadę w kierunku ulicy Szybowcowej. Dotarliśmy do ulicy Szybowcowej wspomnianej. Bocznica szlakowa, lotnisko. Teraz kolejny punkt. Katowice południowe, wąskotorowe. Ulica Ceglana, francuska. Tak powiedziałem, nie mam śladów na mapie. Przejeżdżając też na żadne nie trafiłem. Może tutaj w tym lasku między ulicą Lotnisko a tą Szybowcową coś by się znalazło, ale na pewno nie będę się tam zagłębiać. Tak więc idziemy dalej. Dotarliśmy do francuskiej cegielni. Tutaj mieściła się stacja towarowa Katowice południe wąskotorowe. Ogólnie w lewo prowadzi droga na Brynów, więc ta kolejka tak powinna ogólnie prowadzić, czyli w ulicę Cegielnianą. Będziemy kierować się do kolejnej naszej stacji, czyli Cegielnia Park Kościuszki. To jeszcze wygląda ten teren. Ogólnie wszystko zabudowane, nie ma żadnych śladów. Idziemy dalej. Na tej stacji Katowice południowe jechałem może ile, 100-200 metrów. Zobaczyłem przy ulicy bardzo ciekawy budynek. One w tej chwili chyba zamieszkały, przynajmniej częściowo. Natomiast wygląda, jakby był dawnym budynkiem przemysłowym. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć. Ogólnie przy tej stacji południowej znalazłem informacje, tak zwane techniczno-eksploatacyjne, że z tą stacją była związana cegielnia karbowa oraz szyb południowy kopalni Katowice. Czy te zabudowania są częścią właśnie jednego z tych dwóch zakładów? Kto wie? Bo ewidentnie jest to budynek jakiś przemysłowy. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, to proszę napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy. Ja na pewno też poszukam, bo wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Bardzo ładny obiekt. Dobra, jedziemy dalej. Jak widać, nie zajechaliśmy daleko. To jest ten budynek, przy którym byliśmy. Jesteśmy ulica Cegielniana Bazaltowa. Tutaj mieściła się bocznica szlakowa. Kolejny nasz punkt programu, czyli bocznica zwana Cegielnia Park Kościuszki. Ogólnie nic tu nie ma, tu są jakieś ogródki działkowe, niedziałkowe. Jakieś stare elementy betonowe tam widać.
ale czy to z naszej kolejki, nie wiadomo, a więc niczego tutaj nie znajdziemy. Tak więc kierujemy się dalej w stronę Brnowa. Już z każdym metrem zbliżamy się do celu. Jesteśmy cały czas przy tej ulicy Cegielnianej. Właśnie blisko tej bocznicy Parku Kościuszki przy ogrodzeniu znalazłem kawałek podkładu. No dość duża niespodzianka, bo ja myślałem, że niczego nie da się znaleźć. A tu proszę, jakiś spróchniały podkład został pozostawiony na pamiątkę. Tak więc chyba idziemy w dobrym kierunku. Teraz pytanie, czy idziemy w śladzie tej kolejki? No trudno mi powiedzieć, bo na mapie już tego nie mam. Ale skoro jest ten podkład, to by sugerowało, że ona gdzieś jakoś tak w tym miejscu musiała prowadzić. Dotarłem do skrzyżowania ulic Kępowej i Woźniczki. No i natrafiłem tak jakby na nasyp kolejowy. Śladów kolei, infrastruktury kolejowej nie znalazłem, żadnych podkładów, nic. No ale jest taki pas około 100 metrów, który no jak dla mnie mógłby być właśnie takim nasypem, więc ciekawe, może jednak. Dobra, ja już pomału się kieruję w pobliże kopalni Wujek, za chwilę, za niedługo już tam będę, niewiele zostało. A co do tego nasypu, no tradycyjnie, jeżeli ktoś coś wie, ma jakąś wiedzę, to zapraszam do komentowania, czy rzeczywiście tutaj tą ulicę Woźniczki przechodziła i właśnie szła dalej Kępową. W sumie ja w tą Kępową teraz będę jechać, więc kto wie, może mogło tak być. Dotarliśmy do ulicy 9 Zwójka, jesteśmy na skwerze Kazimierza Golby. Mniej więcej w tym miejscu był przedostatni nasz punkt programu, że tak powiem, czyli bocznica szlakowa, cegielnia, kopalni Wujek. No przed nami już zabudowania kopalniane. Jeszcze nie wiem, gdzie nasza ostatnia stacja będzie, ale to już raczej na terenie kopalni. No cóż, żadnych śladów nie znalazłem. Aha, i tak, jak patrzyłem na mapie i z tego nasypu, tutaj mniej więcej linią prostą można przejść. Po drodze jest jeszcze jakieś jeziorko, no ale żadnych śladów tam w pobliżu nie znalazłem, tak więc chyba nie ma czego szukać, a haszczarów tam jest mnóstwo. Tak więc udało nam się dotrzeć tak naprawdę do celu pod kopalnię Wujek, tak więc zobaczymy, co tam jeszcze bliżej zobaczymy. Dotarliśmy do kresu naszej podróży, myślę, że jest to świetne miejsce do zakończenia. Jesteśmy na przejściu nad torowiskami prowadzącymi do kopalni Wujek, której początki sięgam tak naprawdę 1899 roku, kiedy połączono kopalnię Ochajm z nieczynnym już zakładem Beata. Tak więc zabytkowa kopalnia, osobiście na pewno zrobię osobny materiał o tej kopalni, ale na pewno nie dzisiaj. No i ta nasza wąskotorówka kończyła gdzieś bieg właśnie na tych wszystkich torowiskach, gdzieś z lewej strony. Ze strony drogi już na pewno nic nie będzie widać, tak więc niczego ciekawego już tam nie zobaczymy. Ale stąd możemy jeszcze zobaczyć, jak ta infrastruktura kolejowa tej kopalni się prezentowała, a nasza wąskotorówka niejako była częścią tego wszystkiego. I to kolejna trasa wąskotorowa przerobiona. Dzisiaj było trochę ciężko, bo tak jak wspomniałem, większość trasy nie miałem w ogóle na mapie zaznaczonej tej linii. Tak więc tak, na chybił trafił, jeździłem po stacjach, punktach tejże linii, ale jakoś się udało, coś tam dało się znaleźć, tak więc uważam trasę na plus. Ciekawe rzeczy zobaczone, chociażby właśnie wieża ciśnień na Hucie Ferum, czy tutaj kopalnie Wujek. Tak więc ciekawa trasa i na pewno nie ostatnia, jeśli chodzi o kolej wąskotorowe oczywiście, bo jeszcze troszkę ich zostało.
Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.